Na pewno wracaliśmy troszkę wspomnieniami do tego nietuzinkowego meczu z Krakowa, ale myśmy chcieli wygrać. Ja to mówiłem już tydzień temu, że na pewno tutaj się nie będzie żadnego ustawiania, wiadomo jakiego, bo tutaj były podteksty, jakieś głupie żarty i tak dalej. Myśmy chcieli wygrać, zwyciężyć i pokazać, że gramy naprawdę w miarę nieźle, bo ta ostatnia runda nie była może taka, jakby każdy sobie wymarzył, ale chcieliśmy zakończyć ją zwycięstwem. Bo każdy jednak chciałby troszkę odpocząć, ale jednak gra sprawia nam wielką przyjemność, przynajmniej mi, wiem, że chłopaki mają podobne zdania i każdy by akurat w tą pogodę wolał grać w piłkę. Krakowia nie przyjechała tutaj też tylko po to, żeby przegrać spotkanie, bo mimo tego, że walczyła do samego końca, że chciała zwyciężyć, to myśmy wygrali. Staraliśmy sobie stworzyć te kilka sytuacji, niestety może nie było tak klarowne, jak byśmy chcieli. Mieliśmy troszkę takiego niefarta, bo gdyby Dawid strzelił tą sytuację, może byśmy otworzyli wynik i byłby on troszkę wyższy. Ta gra jednak nie wyglądała tak jak na Polonii zresztą też, no i jakby ciężar meczu może troszeczkę inny. Myślę, że zespoły jakby nie do końca tak chciały zaryzykować jakby zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No na pewno wiemy, no nie było to porywające zbytnio widowisko, ale najistotniejsze jest to, że wbrew temu, co się mówiło, co by można było gdzieś tam słyszeć, zespół jednak chciał dzisiaj ten mecz wygrać i przede wszystkim drużynie zależało na tym, żeby to jakby nie od nich zależało do końca utrzymanie Krakowi, tak? Musimy mieć świadomość tego, że jak ja byłem przyjmowany do klubu, to klub miał się utrzymać w ekstraklasie. Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak samo było w tej chwili. Na pewno z tej rundy wiosennej nie jestem zadowolony, ale mówię, no gdzieś tam pewne rzeczy zostały zweryfikowane w trakcie, a to jednak jest trochę gorzej, na pewno ciężej w tym momencie, na pewno chcieliśmy, na pewno ten mecz ze Śląskiem bardzo ważny. Ktoś powie, że nie jednym meczem się zdobywa mistrzostwo bądź utrzymuje w ekstraklasie, oczywiście, że nie, ale dobrze wiemy, że ta tabela ligowa tak właśnie wyglądała, że ten mecz ze Śląskiem był bardzo takim meczem przełomowym, nie? Po którym można powiedzieć, że ciśnienie całkowicie z zawodników zjechało i powiem tak, ja jestem zadowolony z tego, że udało nam się podnieść na te ostatnie dwa mecze i mimo wszystko w tych dwóch ostatnich meczach zdobyć 4 punkty. Mimo wszystko w tych ostatnich dwóch meczach, tak jak na przykład z Polonią, pokazać się z dobrej strony. Dzisiaj walczyliśmy do końca o utrzymanie korzystnego wyniku. Ja myślę, że to bardzo ważne. Uważam, że my też żeśmy mieli w tym meczu swoje sytuacje i w sumie myślę, że z tych sytuacji stworzonych to taki wynik zasłużony, bo myślę, że to chyba jednak my żeśmy byli tym ciut lepszym zespołem. Co ja mogę powiedzieć? No my jesteśmy strasznie zawiedzeni tą swoją postawą w tej rundzie, nie ukrywamy tego. No ale jak się u siebie nie wygrywa, to tak jest, bo jeszcze z wyjazdów ciężkich terenów potrafimy przywieźć remis, bo zremisowaliśmy na Lechu Poznań, Lech i Gdańsk, Polonia, Warszawa, to no, uważam, że to nie są złe rezultaty. Ale skoro u siebie nie możemy pokonać Arki Gdynia, Górnika, Zabrze, no to jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy i tak myślę, że trzeba podsumować tą rundę, że nie była ona dobra w wykonaniu, bo ilość zdobyć punktowa nie może zadowalać.